Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Mam nadzieję, że odcinek specjalny z tego czyszczenia mapki troszkę na Skellige przypadł wam do gustu. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, jak podobały wam się znajdźki. Ja już wam teraz pokażę update'ik. Proszę bardzo, wszystko posprzedawane. 33 tysiące, było tego więcej, ale porobiłem sobie tych kamieni ulepszonych, tych takich naprawdę wymaksowanych, jak widzicie. Płyn tutaj, proszę bardzo, igni. Dosyć sporo. Także troszkę mnie to kosztowało. Ten miecz, tak jak powiedziałem, zostawiam sobie do kolekcji. Zapomniałem go wrzucić oczywiście do skrzyni. No ale tak na razie musi być. Myślę, że niedługo sobie też tych kamieni troszkę tutaj powrzucamy, ale na razie zostaje to właśnie tak, jak jest. Takie ciuchy. Zbroja, proszę bardzo. Myślę, że zajebiście to wygląda. Mieczyk, elegancio, proszę, cyk. Fajnie. Dobra. Chciałem wam tylko pokazać, że to jest mistrz areny. Musimy tu wrócić po prostu po jakimś tam czasie, żeby, nie wiem, po tygodniu, czy nie wiem, żeby odebrać tam jakoś tam procenty finansowe z tych walk, tak? Także nie będziemy się na razie tym sobie głowy zawracać. Mamy najbrzydszy człowiek na Skellige, czyli wrócić do Kaer Morhen. Zaginiony brat, zlecenie na tą bestię, znaczy 35 poziom, 33 poziom i poszukiwania też dwa, także myślę, że nadszedł czas, żeby wrócić w końcu do Velen. Mamy skończone już Skellige, ale wniosłem się do tej wsi i zobaczcie, tutaj jest jakieś zadanie, tu są ludzie i to jest bardzo ciekawe, dlatego, że ta dziewczynka jest, zobaczcie, siostra Jorga. I z tego, co mi się kojarzy, to Jorg to był właśnie ten człowiek, którego uratowałem przed harpiami w tym odcinku specjalnym. Tu stoją jacyś ludzie. Odejdź, człowieku, daj w spokoju przeżyć żałobę. Przeżyć żałobę. Tu jest jakiś grób. Idziemy porozmawiać z tą siostrą, a mi się wydaje, że zrobiliśmy błąd, że ten Jorg właśnie zabił kogoś, tak? Także zaraz zobaczymy, jakiego wyboru dokonaliśmy. Wydaje mi się, że to jest z tym związane. Porozmawiajmy z nią. Co tu się stało? Mój brat! Przykuli go do skały! To przeze mnie! Przez ciebie? Co tu chodzi? Dlaczego przez ciebie? No bo nie lubiłam tego wujka Gretera. Był gruby i śmierdział. Okej. Okay. Rozpowiedziałam mojemu bratu. Jorg się wściekł i go zabił. A potem go złapali i przykuli do skały. Takie macie prawo. Morderca musi ponieść karę, nawet jeśli zabił, żeby ratować kogoś innego. Ale ja okłamałam Jorga. Wujek nic mi nie robił. Tylko śmierdział i go nie lubiłam. A teraz Jorg przez to umrze. O kurwa macie. Ale jaja, co? Wiecie co? Jeśli nawet robiłem to zadanie, tego zupełnie nie pamiętam. No to mała, zobaczcie, okłamała go, że on się tam, nie wiem, może coś chciał jej zrobić. Nieważne, nie będziemy rozmawiać na takie tematy. A on go zabił. I zobaczcie, jak wyszło, nie? No, uratowałem go, ale... Ale dziwna akcja, nie? Fajnie, że możemy jej o tym powiedzieć. Twojemu bratu nic nie jest, uwolniłem go. Pewnie niedługo cię znajdzie. Naprawdę? Dziękuję, dziękuję! Już nigdy nie będę kłamać, obiecuję! Kurde! Ciekawe, nie? Weź mnie ze sobą! No nie chcesz iść ze mną, uwierz mi. Już nie możemy z nimi porozmawiać. Ej, ciekawa akcja, nie? Naprawdę ciekawa akcja, słuchajcie. Ha, nie spodziewałem się tego. Tak jak powiedziałem, ta gra mnie ciągle zaskakuje. Nieważne, jak długo w nią gram. Także, słuchajcie, moi drodzy. Poszukiwania. Myślę, że poszukiwania. Niedźwiadka. Robimy sobie. Wracamy do Velen. Jeszcze sporo tych różnych znaków zapytania i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, tu mamy pięknie wszystko wyczyszczone. Całą tą stronę. Także jeszcze będziemy wracać oczywiście
w dodatkach do czyszczenia tych terenów, a w tym momencie wieś Sztygary. Wracamy do Velen. Mamy tam naprawdę co robić. Jeszcze jest turniej Gwinta, zaznaczam, nie? Oczywiście ja nie napalam się na wykonanie zadania, pełna kolekcja kart, bo nie wiem, czy mi się może raz mi się to udało, ale nie wiem, tym bardziej, że ostatnio zauważyłem taką tendencję, że nawet grając z jakimś handlarzem bądź karczmarzem, z którym wcześniej jeszcze nie grałem w Gwinta, a nie wygrywam od niego karty. Nie rozumiem dlaczego, ale nie wiem, tak już po prostu jest teraz. Także nie wiem, gdzie są jeszcze te karty. Niedużo ich zostało, tych kart, ale no wszystkich raczej nie znajdziemy. Nie byłem w Velen dawno, a w międzyczasie wyszły różne patche i jakieś tam dodatki. Niby nieduże, ale ja już widzę różnicę w moich ustawieniach. Ja już widzę różnicę w jakości znowu. Wygląda to naprawdę dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, jak niektórzy bardzo hejtują to, jak gra jest optymalizowana, ray tracing i takie tam. Skupcie się naprawdę na grze, na tym, jak to pięknie wygląda. Jeśli nie macie takiego potężnego sprzętu, żeby grać na pełnym ray tracingu, to go kurwa po prostu wyłączcie. Cieszcie się grą pięknymi widokami, tak jak pozwala wam na to wasz sprzęt. A jeśli chcecie grać w pełnym ray tracingu, to wydajcie sobie 20 tysięcy złotych na komputer i sobie wtedy grajcie, bo trzeba mieć 40-90 kartę, żeby fajnie to wykorzystywać. Może 80, która sama kosztuje żywiołach ziemi, proszę bardzo, która sama kosztuje 10 tysięcy złotych, tak? Jeśli macie na to hajs, jak najbardziej, jeśli nie, przestańcie hejtować w końcu tak samo Wiedźmina, jak i Cyberpunka, przepraszam, jak to woli, Cyberpunka, i cieszcie się tym, co dostajemy od Redów, bo naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Dobra. Bierzemy się za niego. Jaki brązowy, nie? Szczerze? To on tutaj wygląda... Wygląda jak, nie wiem, kurwa... Poranny klocek, nie? Jakbyśmy się za dużo nutelli najedli, albo nie wiem, no wygląda dziwnie, nie? Co? Wygląda jak... Kupa gówna, albo jak, nie wiem, kawałek gliny. Ciekawie. Nie wiem, czy spotkałem żywiołaka ziemi w takiej formie jak teraz. A nie. O kurwa, ale w takiej formie zaraz nam łeb rozwali. Dobra, po nim. Gin, psie. Zbieramy te rzeczy. Prze Endriagi. A, są dosyć daleko, także... Dobra. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, szukamy tej skrzyni. Dobra, Geralt, odpuść już. Już słychać mglaki. Oni tak fajnie gadają, nie? To jest ta skrzynia? Nie, no oczywiście, że nie. Byłoby to za proste. Ale gdzieś tu jest. Zazwyczaj nie są jakoś tak strasznie mocno ukryte. Więc myślę, że za chwilkę powinniśmy ją gdzieś tutaj namierzyć. Będzie tu, gdzieś w tych ruinach. No i jest, dobra. Mamy schemacik. Dobra, uciekamy stąd. Nie traćmy tu czasu. A to będzie jakaś baba woda, bądź coś w tym rodzaju. Tu, tak od razu? Za prosto troszkę, nie? O kurde! Co zrobiłem? Mamy się spotkać z rycerzami z Tucą, którzy oczywiście na nas czekają. Nie przełączyłem sobie zadania na po prostu na poszukiwania schematów, tylko z automatu posesstwo z krainy wina nam się odpaliło, także nie. To jeszcze nie jest na to czas. Właśnie dlatego tak mi się to coś dziwnie wydało, że to jest od razu przy znaku gdzieś tutaj ukryte. No, fajna melodia. Lubię tą melodię. Co my tu mamy? Gaj Oleny i później to. Może ten Gaj Oleny. Dobra.
Ruszamy na poszukiwania. Ten tego chujstego. Pokaż swoje towary, koleżko. Pokaż. Masz ciekawego? Bo zawsze sobie kupuję już tam, znaczy to potrzebne. Może nie będzie w takiej skali, ale... Ale kupuję to, nie wiem dlaczego. Może posprzedawajmy sobie, kurczę, troszkę tych rzeczy. Patrzcie, ile my tego mamy. Proszę, jak ładnie ogoliliśmy go z kasy, no i bardzo dobrze. Bywaj. Bywaj, kolego, bywaj. Dobra. Tak, ochliki, wiły, mamuny, latawice. Najbardziej pewnie, najwięcej pewnie tych latawic jest. Kurde, widoczki, dobra. Pustkowie dosyć, nie? Jeszcze nie wiem, gdzie by tutaj mógł być ukryty. Jakiś wilk, czy co to będzie? Utopiec? No dobra, jest tutaj woda, okej, okay, dobra, dobra. Lubię sobie wrócić do Skellige właśnie, ze Skellige do... na ziemi? Warto się tu rozejrzeć. Widocznie tu obozował ten gość, nie? Będzie pewnie gdzieś w wodzie ukryta skrzynia, bo wtedy jest... ten poziom jest taki, no, jest tak ciekawie zrobiony, oni są wszyscy na słabszym poziomie tu i możemy sobie fajnie wtedy... Pewnie na tej wysepce to jest ukryte, tak? I utopiec na 9 poziomie na przykład i to jest właśnie takie fajne. Idzie po prostu na strzał, jak to się mówi, nie? Tak, już widzę. No, 4 poziom, cyk. Dobra. Dobra, wysadźmy to w cholerę. ...20 punktów doświadczenia. Przeszukujemy sobie gniazdo. Ale to chyba... ...nie będzie tu ukryte, to jest... Nie, jednak jest, dobra. Pomyślałem, że... Jeszcze jakiś się tutaj wygrzebał. Chodź tu, śmieciu. Tobie. Dobra, wracamy na górę. Wracamy na górę i... śmigamy w kolejnym... Wow! Zobaczcie, jak księżyc. Nie wiem, czy widziałem taki księżyc, szczerze mówiąc, w Wiedźminie. W ogóle piękny widok, nie? Wow! No nieźle. Naprawdę zajebisty widoczek, dobra. Rozklejaliśmy się nad pięknymi widokami. Zwracać do oznacznika. Cokolwiek zerknijmy sobie na mapkę może. No, najprościej będzie wrócić tu. Dobra. Ja byłem za daleko po prostu. Znaczy, może nie za daleko, ale nie chce mi się tam jechać konno. Przez to, że jest tutaj sporo rozlewisk i będę musiał co chwilę włączać mapkę, tak? Inaczej będę się motał na tej płotce i krążył tak naprawdę bez celu. Ale przez to się praktycznie na miejscu, że padamy z tym. Ciężko. Rozstaje dróg. No tu jest trochę zadupie, nie? Dobra, rozstaje dróg najlepiej. To będzie najlepsze. Dobra, zobaczymy sobie tu. Tempo! No, dokładnie dzikie sobie chodzą, fajnie.
Dobra, będziemy sobie nimi dupę zawracać. Tak naprawdę to nie jest droga, tylko jakaś ścieżka, nie? Coś tu słychać, strzeżony skarb. To jest werda. 14 poziom. Dokąd chciałaś ty się wybrać, powiedz mi? Przerośnięty kogut taki trochę, nie? O, tam mamy giganta. Bardziej cyklopa, nie? Nie? Zaraz, ja muszę coś sprawdzić. Co to za dźwignia? Czy to jest jedna z tych wież, które należą do tego jakże znanego i popularnego sekretu, który jest połączeniem Cyberpunka i Wiedźmina oczywiście. Jeśli ktoś jest w temacie, to wie, o co mi chodzi z tymi pięcioma wieżami. Wtedy przenosimy się w miejsce, gdzie są upiory i takie tam. Myślę, że może kiedyś coś nagram na ten temat, ale na razie nie będę się tutaj rozwijał, ale to chyba nie jest to miejsce. Nie pamiętam, tam to było chyba... Nie wiem, czy to było w Velen, czy w Tucson, już nie pamiętam. Musiałbym sobie zrobić update mały na ten temat. Ale fakt faktem... Jest tu wieża. Jest zapadnia. Dobra, pociągnijmy tą zapadnię. Warto się tu rozejrzeć. Czy to jest podpowiedź, Geralt? To jest podpowiedź, że warto się tu rozejrzeć. Ciekawe. O co tu chodzi? Chodź. Psycholu jeden, powoli. Pięknie go zmłynkowałem. Dobra. Ktoś marnie skończył, nie? No, jakiś fajny miecz padł. Bardzo ładny. Czy jest użyteczny? Zaraz się o tym przekonamy. Warto się tu rozejrzeć. Już widzimy, że jest jakiś portal. Coś tu jest na rzeczy z tą wieżą. Kawał drogi. Jak kawał drogi? Dotarłeś? Aha, naprawdę? Przydałby się portal. Ej, cały czas to są jakieś... Aha, bo my jesteśmy już tu. Przydałby się portal i tak dalej. Nie rozumiem. Jakim cudem znaleźliśmy się tu na górze teraz? Bo oczywiście, jeśli dotrzemy gdzieś za daleko, to ta gra nas cofa w jakieś miejsce. Ale... Ale mi to śmierdzi, że to jest ta miejscuwa, nie? Tym bardziej przydałby się portal, kawał drogi. I przeniósł nas na górę, a wiem, że jeśli uruchomimy 5 dźwigni, to na szczycie jednej z zrujnowanych wież otworzy się portal. Może na szczycie tej wieży. Dobra, super, zajebiście. Powiedzcie mi, kurwa, jak mam stąd zejść, żeby się nie zabić. Jak nas super ta gierka przeniosła. Dobra, no co, musimy tu gdzieś... No właśnie.
Trochę pojebane, nie? Dobra, zczytujemy ostatni zapis, no bo tu nie ma stąd innego zejścia. Ciekawe. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci zapis. Jeśli gdzieś daleko, to oczywiście zrobię małe cięcie. Kurde, przestałem się ostatnio interesować tym, tą tajemnicą całą. Wcześniej dużo to śledziłem, ale kurde, chyba zacznę śledzić to na nowo. Gdzie my jesteśmy? Aha, rozstaje dróg. Dobra, ja sobie pokonam tą wiwernę na nowo i dotrzemy w to miejsce i wtedy znowu nagrywanie, także widzimy się już za chwilkę. Dobra, już wróciłem na miejsce, pokonałem oczywiście tego giganta, zabrałem te graty, także sprawdźmy sobie może od razu, jaki ten miecz nam wpadł. No, słabszy od naszego, ale bardzo ładny. Dobra. Szukamy najpierw tutaj skarbu i tego, co... No, proszę bardzo. Mamy. Cały czas nam pokazuje, że pod spodem jest tak jakby portal. Ale nie mamy jak się tu pogoda dostać. W sam raz na podróż. I to jest to. Ja myślę, słuchajcie, że to jest specjalnie... Że to jest specjalnie tak zrobione, że to nas wrzuca jakby na górę tej wieży, bo inaczej nie mamy możliwości dostania się tam. Ciekawe. Dobra, ja teraz się rozejrzę jeszcze tutaj. Dlaczego nie? Ja się tu jeszcze rozejrzę w tym momencie. Gdzie może być kolejna wieża, jeśli przełączyliśmy przełącznik tu? W tą stronę nie możemy iść. Ale nie, w ogóle nie jestem pewny, czy to jest w tym miejscu. Kurczę. Tu coś było. Muszę sobie przypomnieć. Tu coś mamy, w każdym bądź razie. Tu też. By było... Dobra, sprawdźmy ten znacznik, ten zielony teraz. Jest w tamtą stronę, tak? Dobra, no to sprawdźmy to. Tylko czy my możemy iść w tamtą stronę, a właśnie. Nie, w tamtą stronę możemy, tam są kolejne ruiny, faktycznie. Dobra. Idziemy. No to idziemy. Zróbmy to. Kolejna wiwerna. Gdzieś przeoczyłem jakieś skrzynie, tu są, dobra. Dobra, przeszukajmy to wieżę, te ruiny teraz. Jest przełącznik, czyli to jest to. Okej. Okay. Przełączyliśmy go. W ogóle to jest taka akcja, że... Zaraz. Byliśmy w tej wieży. Ja sobie to zaznaczę. Zaznaczmy sobie to niebieskim znakiem. Byliśmy w tej... To jest ten zniszczony bastion. Chyba szukajmy kolejnej. Szukajmy kolejnej. Tu jest na pewno kolejna. Kurde, pasowałoby się wdrapać gdzieś, gdzie jest wysoko. W takim razie... W ogóle nie miałem ochoty tego robić, ten, zamiaru, przepraszam, nie ochoty tego robić, a wyszło tak, że no... Zaraz, to jest zniszczony bastion, tam jest następna. Tam jest następna, dobra. Wyjdziemy. Ale jest to jakaś podpowiedź, on mówi, warto się tu rozejrzeć.
a tutaj nas nagle przeniosło na górę. Oczywiście tak to jest zrobione, że cały czas gra nas troszkę cofa, jeśli za daleko się wychyliliśmy z mapy, nie? Że już jesteśmy za daleko, trzeba wracać i takie tam. Nie, aha, czyli to jest ta, którą sobie zaznaczyliśmy. Jest kolejny przełącznik, nie? Interesujące. No, interesujące. I to jak cholera. Dobra, zaznaczamy sobie. Gdzie może być następna teraz? Nie widzę, kurczę. Nie widzę, żeby tam też się coś stało, jakby. Spróbuję dostać się... Nie rozumiem. Wow, tu są... Dobra, widłogon i... I bazyliszek? A pokonajmy tego bazyliszka, sobie w ogóle zapiszę. Trzydziesty drugi poziom! Wow, wow, wow! Czyli do tego się trzeba troszkę będzie już przygotować. Na pewno kółem rzucamy. Dobra, poszło. Fajnie. No wiadomo, tu jest te wzgórze. Tylko wejść na górę, żeby zobaczyć. Tu może być jakaś kolejna wieża, nie? Na razie nic tu nie widać, kurde. Ciekawe. A zainteresowało mnie to teraz, nie? Zainteresowało mnie. Podobno ma się odblokować jakiś portal, nie? Ale... Mi się wydaje, że tych wież było więcej po prostu, nie? No jak widzimy, tu się na razie nic nie... chyba nie dzieje. Szukajmy z tej strony jeszcze jakichś ruin. W ogóle wejdźmy tam na górę, bo z góry zawsze jest, kurczę, no... trochę lepszy ten widok, nie? Ach, CD Projekt, oni zawsze podstawią taki numer. No to jest oczywiście jedna i chyba ostatnia z jakichś nierozwiązanych zagadek w Wiedźminie. W miejscu byliśmy, tak? Tak. W miejscu byliśmy. Wrzucę sobie jeszcze raz mapkę. Błysko, co my tu mamy, kurde? No tu to jest co innego. Po tej stronie raczej nie mamy co szukać. Może gdzieś tu? Bardzo ciekawe. No na razie tu, kurde, nic nie widać, tak? Zobaczę jeszcze sobie... Bo tu żadnego przełącznika nie było. Z tego, co pamiętam. Nie. Dobra, zejdźmy sobie poziom niżej. Rozejrzyjmy się tutaj. Mamy dobry widok, żeby... tutaj zlokalizować jakieś ruiny. Średnio to widać. Kawał drogi. No nie, bo zaraz nas wrzuci na górę. Może nie, ale nie chcę tego. I w tamtą stronę nie.
Wiecie co, ja zrobię sobie teraz małe cięcie i po prostu pokrążę. Jeśli znajdę tą wieżę, to od razu wznowię nagrywanie, bo myślę, że szkoda na to czasu. Także widzimy się już za chwilkę. Jestem z powrotem. Powiem wam szczerze, że kręcę się cały czas i nie mogę nic znaleźć, kurczę. Nie znalazłem kolejnej wieży. Ja w ogóle nie pamiętam, ile miało być tych wież. Czy 3, czy 4, czy 5. Wydawało mi się, że 5, kurde. Nie wiem, chyba sobie to zaraz odpuścimy po prostu. I tyle, i może... Jeszcze raz zerknę. Wrócimy w każdym razie na pewno do tego. Ja wiem, że to jest sekret nie do rozwiązania jak na razie, ale też chcę wziąć w tym udział i fajnie, że mogę zrobić to z wami na odcinku, także... A tu jest żywiołak ziemi. Dlaczego on tu pilnuje? Kurwa, to ma czaszkę, nie? Zaraz... Zaraz, chwila. To będzie na 100%. Tego żywiołaka ziemi tu nie było. Tego żywiołaka ziemi tu nie było na bank. Dam sobie rękę obciąć, że jego tu nie było. Ja sobie to oczywiście zapiszę, bo... Ciekawe, czy będziemy w ogóle w stanie go pokonać. O kurwa. Dobra. Bierzemy się za tego żywiołaka. Nie to. To. Bomba dwimerytowa. Pozbawimy go możliwości. To będzie długa walka. Pokaż, co umiesz. O kurwa. Spadamy tutaj. Może byśmy sobie wypili pełnię, ona nam zwiększa albo filtr Petriego moc znaków. Dobra. Chodź. Muszę cię pokonać, ty. Ja cały czas pamiętać, żeby mieć podłączony Quen. Bo nie chcę tego robić 200 razy. Kurwa, no właśnie. Tu nas starsza Quen teraz pięknie uratowała. Już jest druga postać, zaraz po tym archegryfie, którą robiłem w odcinku specjalnym, która ma trupie czaszki i znaki zapytania, czyli jej poziom nie jest ustalony, tak jakby. Bo jeśli poziom jest za wysoki, to ma oczywiście też trupią czaszkę, ale jest napisane, jaki ma poziom, tak? A te stwory, czyli ten żywiołak, w tamtym przypadku ten archegryf, nie mają podpisanego, nie? Ale podoba mi się, jak jest zrobione ogólnie z tymi wieżami, że przełączając te przełączniki, dźwignie, jest zawsze jakiś odpowiedni komentarz. Warto się tu rozejrzeć, ciekawe, bądź coś takiego. Redzi mają jeden z lepszych talentów do robienia takich zagadek, ciekawostek i subtelnych, że się tak wyrażę, odpowiedzi, czyli informują nas o tym, że coś zrobiliśmy dobrze, że to da jakiś efekt, ale nie mówią nam co i co mamy robić dalej, tak? Ale jakby to inaczej byłoby to za proste, tak? Chodź tu, come on. Kurwa, dobra, nie podpalajmy się. Dobra. Udało się. Aha. No proszę. Ej. Widzicie, to jest na 100% powiązane z tym żywiołakiem. On teraz powiedział, no proszę. A my go pokonaliśmy. Musimy się tu kurwa rozejrzeć, no. To za miecz. Zerwi kaptur, oczywiście nawiązanie do ogniem i mieczem. Dobra, no ale co no proszę? Co no proszę? Ja pierdolę, patrzcie, portal. Tam jest jakiś portal na górze. Jej, ale mnie to wciąga teraz już, nie?
Masakra. Śmigamy tu na górę, ja sobie robię zapis. Dobra, fajnie, super, tylko jak tu wejść na tą górę? No. No proszę, no, no proszę. No proszę mi powiedzieć, jak mam się tam dostać. Dobra, może z innej strony. No faktycznie, przecież tam było coś o tym portalu, teraz sobie kojarzę, że on nas przeniesie w jakieś miejsce, gdzie będą upiory, czy coś takiego. Także ja sobie od razu przygotuję, jeśli to w ogóle zadziała, przeniesie nas faktycznie w to miejsce. Oczywiście my tego, one nas prawdopodobnie zabiją, ale chcę to wam pokazać i chcę to samemu też zrobić. Kurwa, portal się aktywował. Masakra, nie? Masakra. Dobra. Wbijamy, ej, słuchajcie, wbijamy, zobaczymy, gdzie nas to przeniesie. No i co? Przeniosło to nas na górę tego zniszczonego bastionu. A tu są schody na dół, czyli nie trzeba było... A, bo my byliśmy wtedy tam na dachu. Można zejść na dół? Ej, no to jest zajebiste, tym bardziej, że jest to oczywiście dodane w tej aktualizacji next-genowej. Wcześniej nie było możliwości dostania się w ogóle do tego jakby bastionu. O co tu chodzi, nie? Nic nie możemy, zobaczcie, żadne znajdźki, nic tu nie ma. Dobra, musimy zejść na dół. To schodźmy na dół. No, tam jest ciemno jak w dupie, wypijemy sobie kota. I tam prawdopodobnie będą te upiory. Dobra, ja sobie tylko wrzucę postać. Wrzucę sobie... Może to jest... Może nie ten sobie wrzucimy, to jest alternatywny tryb, może nie alternatywny tryb, tylko sobie wrzucimy ten ulepszony, zwiększa moc tego znaku i zostawimy sobie to tak. Dobra, zaraz. A już się podjarałem, już można słychać po głosie, że już kurde, już jestem podjarany. Gdzie jest ten nasz świetny... Kurwa, za duży mamy poziom zatrucia. Ale dlaczego? Dobra, trudno. Zobaczymy. Bez tego. Chodzimy na dół. Chodzimy na dół, moi drodzy. No właśnie. Zobaczcie, co tu się dzieje. A nie, jednak... O kurwa, mać. Nie no, to nie damy rady tego zrobić. No nie masz szans nawet, słuchajcie. Co tu się dzieje? Przecież ja w życiu ich nie pokonam. Ja pierdolę, no przecież to jest niemożliwe, słuchajcie, to jest fizycznie nie. To jest fizycznie niemożliwe. To ciekawe. O, to ciekawe, no czyli już jesteśmy w jakimś miejscu. Mamy tutaj podpowiedź, że coś tutaj jest, ale przecież to jest niemożliwe, żeby pokonać te upiory, ludzie. To jest... Nie rady. O, ale to jest... Co za Meksyk? Czy my w ogóle... Ja nawet nie jestem w stanie zwrócić uwagi, czy my zadajemy im jakieś obrażenia. Nie! Niedobrze. No niedobrze, Geralt. I to bardzo niedobrze. Ło. Przydałaby się Yennefer. To są wszystko nowe teksty, nie? Napisane. Jakieś obrażenia im zadajemy, ale przecież niemożliwe, żebym ja pokonał taką ilość upiorów, ludzie. Nie! Nie, 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 nie! Nie no, już mnie ręce bolą, nie? Przydałaby się Yennefer z portalem. Geralt, przecież nienawidzisz
portali. Dobra, teraz musimy robić uniki, dopóki nie będziemy mogli rzucić Quena. Dobra. Kurwa mać, uciekaj, uciekaj, uciekaj! To jest niemożliwe, żebym ja ich pokonał, nie? One się w ogóle będą respić jakoś w nieskończoność, czy ich można pokonać, czy... O co tu chodzi? Niedobrze. No niedobrze, bardzo niedobrze. Ej. To nie ma końca, nie? I co? Nie! Sia krew. Kurwa mać, nie wiem po co ja się za to zabrałem, moi drodzy. No i już straciłem Quena. Rzucaj go, Geralt. Przydałaby się Yennefer z portami. Wow. Masakra. Przydałaby się Yennefer z portami. Nie mogę się dać zapędzić. Nie! Nie, 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 nie! Kozi ruch żaden. Nie! Kurwa mać! Ale lipa już po mnie teraz będzie. O nie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dawaj! Spierdalaj stąd, Geralt, i to szybko. Bolą mnie normalnie ręce, naprawdę, słuchajcie. Odrobienia takiej masy uników. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek zrobię taką masę uników jak tu, nie? Widzicie, jego nie da się zabić. Jego nie da się zabić. To jest niemożliwe. W takim razie. Jeszcze teraz nic nie widzę. Nie, myślę, że sobie to odpuścimy. Za chwilę, bo... No przecież... Przydała mi się Yennefer z portalem. Dobra, spróbujmy zrobić jedną rzecz. Niedobrze. Jeśli mi się to uda, oczywiście. Użyjmy... Muszę mieć chwilę na to. Tutaj, idealne miejsce. Dobra. Przydałaby się Yennefer z portalem. Tu jesteśmy teraz... Nic to nie dało. Rzuciłem Irden, tak jak się nauczyliśmy tej nowej naszej sztuczki. Ale to nic nie daje. Ej, tu jest kamień! Musimy go aktywować. Niedobrze. Tu jest kurwa kamień. Ale jak ja mam go aktywować? Nie no, masakra. Są dwa kamienie. Przecież to jest... Nierealne, słuchajcie, to jest nierealne, żebym ja to w ogóle dał radę aktywować. Próbujemy Ardem, no ale bądź mądry i pisz wiersze. Kończmy to. Ej, zobaczcie! Szlak! Tam jest portal teraz w ziemi. Dobra, to spieprzajmy. Wow! Zaraza. Szczerze, ja nie wiem, co tu się kurwa stało, nie? Ja wypijmy sobie biały miód. A, i zastanówmy się 5 sekund nad tym. My jesteśmy... Tam jest ten portal, widzicie? W oddali. No, moi drodzy widzowie, co tu się stało w tym momencie, nie? Tych duchów nie szło, tych upiorów nie szło zabić. Nawet jak wykończyłem jemu
zdrowie, że no po prostu on już nie miał paska życia, był wyczerpany, to on i tak nie ginął. Myślałem, że może można wykorzystać tą opcję taką tej sztuczki, którą nauczyliśmy się podczas walki z tym Czerwonym Morem, że rzucamy Irden i walimy Arden wtedy. A może ta zbroja Netflixowa ma coś z tym wspólnego? Ona chyba właśnie... Zaraz mi się też tak kojarzy, że ta zbroja Netflixowa właśnie ona jakby podnosi tą umiejętność do góry, czy nie? A może musimy mieć tą ulepszoną zbroję, żeby wtedy to zrobić? Ale mnie to zainteresowało, słuchajcie. Naprawdę mega, mega historia dodana. Do tej pory oczywiście nierozwiązana. Ja w ogóle miałem to sobie zrobić kiedyś tam przy okazji, ale no dziś wyszło tak niechcąco. Podczas poszukiwań. Coś zajebistego, coś naprawdę, to myślę będę jeszcze nie raz rozkminiał tutaj. Czyli ten portal jest już tam na stałe i on się aktywuje, jak my do niego podejdziemy. Ciekawe, słuchajcie, dzięki, napiszcie w komentarzach, jak się wam w ogóle to podobało, jak wrażenia. Ja wiem, że ten odcinek może miał wyglądać dzisiaj inaczej, ale myślę, że wyszło całkiem ciekawie. Ja jestem sam strasznie podjarany tym, co się stało. Także liczę na wasze komentarze i opinie. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!